Dzień dobry, witam serdecznie. Wyszedł update do Apexa, w którym zostało dodane coś, czego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. Oczywiście chodzi o event Wintertide, czyli mamy Winter Express, czyli tryb, który jest od 4 lat, więc chyba się nie będziemy na nim skupiać. Przydałoby się spojrzeć na to, co ten event dodaje, bo dodaje nowy prestiżowy skin, o właśnie tutaj, który trzeba levelować damage'em, czyli im więcej zrobimy obrażenia, tym wyższy mamy poziom skina do rave. Żeby go odblokować, musimy mieć albo dużo metali, albo tatę Shake'a, albo musimy ukraść 1 000 000 złotych z banku, bo generalnie event jest, istnieje. Żeby zdobyć wszystko, trzeba mieć 24 paczki. Można kupić je taniej tutaj, kupując 2 pakiety, no i wtedy nas to przyspiesza o 2 skiny i tam oszczędzamy na tym około 900 monet, chyba tak dobrze pamiętam. No i generalnie te paczuszki dają nam te skiny, które są w tym evencie. Będzie oczywiście jeszcze opening z tego, bo był on robiony teraz na streamie. Jak możecie zauważyć, no skiny są nawet ładne, do PK'a chyba jest moim faworytem, właśnie do tej blatki tutaj, no i nawet Gibi nie jest najgorsza, ale to chyba jest recolor z tego, co ktoś już mówił na streamie. Więc tak to się prezentuje, takie są oferty teraz w tym momencie w Apexie na ten event. No i to jest w sumie tyle, ale jeśli nie chcemy wydawać dużo pieniędzy, to mamy też darmowe rzeczy. Potężne 25 metali na 250 expa za event, potem są gwiazdki do Battle Passa, co skipuje. To jest jeszcze taka zawieszka, to jest akurat bardzo fajny itemek. Jeśli lubicie zawieszki, to warto by było naprawdę doexpić. To jest tylko 1250 punktów, więc to jest, nie wiem, z 15 minut roboty. No może trochę więcej, parę tam chyba trzeba zadań skończyć jednak, ale w cudzysłowie 15 minut. Takie holo też jest spoko, ale wiecie, jak lubicie kolekcjonować rzeczy, no to na pewno. No i za cały event do zdobycia jest, wiadomo, badge, odznaka, no i taki alternator zimowy. Jest to skin epicki, ale podoba mi się, tak szczerze mówiąc, nie jest najgorszy i nie jest też, co najlepsze, zbyt jakoś przesadzony, nie jest jakoś giga gruby, więc przez to będzie nam się w miarę łatwo nim grało, więc tak, możemy jak najbardziej w ten event wejść, bo itemki darmowe są spoko, nie jest jakoś wygórowany ten event, no poza tym, że wiadomo, jest drogi. Nie ma, tak jak mówiłem, Erluma, to jest collection event na skin Mythic i to jest wszystko. Sir będzie prawdopodobnie za jakieś 1,5 miesiąca, może za miesiąc, jakoś pewnie w połowie stycznia trzeba się spodziewać nowego eventu. I to na tyle w tych newsach, trzymajcie się cieplutko, elo!